Uprawomocniło się orzeczenie Sądu Okręgowego wydane w sprawie, która w kwietniu 2021 roku wstrząsnęła Suwałkami. Ofiarą 25-letniego mężczyzny padła jego blisko 80-letnia babcia. Młody mężczyzna odwiedził krewną w jej mieszkaniu. Z uwagi na wyłączenie jawności postępowania nie wiemy, jak potoczyły się wydarzenia wewnątrz lokalu. Światło dzienne jednak ujrzało nagranie z kamery monitoringu, na którym widać tragiczny finał tej wizyty. I choć nie ma wątpliwości, że młody człowiek dokonał czynu skutkującego śmiercią kobiety, za zabójstwo odpowiedzieć nie mógł z powodu niepoczytalności. Żeby można było komuś przypisać przestępstwo, że ktoś jest sprawcą przestępstwa, to po pierwsze musi popełnić czyn karalny, który jest zabroniony przez ustawę, jak na przykład w kodeksie karnym, czy jazda w stanie nietrzeźwości, czy chociażby zbrodnia zabójstwa. Tak? To jest jeden element. Taka osoba musi popełnić czyn, który jest zabroniony przez ustawę, a z drugiej strony takiemu sprawcy można przypisać winę. I jeżeli ktoś jest niepoczytalny, to najprościej rzecz ujmując, to takiemu sprawcy nie możemy przypisać winy. Czyli ustawa mówi, że nie popełnia przestępstwa ten, kto z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych, tak mówi ustawa, popełnia przestępstwo. Więc jeżeli ktoś popełnia dany czyn i nie można mu przypisać winy, no to nie może być mowy o przestępstwie, a w związku z tym nie można takiej osoby ukarać. I taka to jest najprościej mówiąc definicja niepoczytalności. Ustalenie, czy sprawca świadomie realizował swój czyn, jest zadaniem specjalistów, szeregu biegłych sądowych, do których droga również nie jest prosta. Jeżeli w toku postępowania przygotowawczego prokurator stwierdzi, że ma istotne dowody na to, że taka osoba może być niepoczytalna, dopuszcza dowód z opinii biegłych i to należy podkreślić, że to nie jest jeden lekarz, tylko jest minimum dwóch biegłych psychiatrów i zazwyczaj psycholog, którzy poddają taką osobę badaniom i opiniują. W najpoważniejszych sprawach, gdzie na przykład mowa o zabójstwie innej osoby, zazwyczaj taka opinia jest wydawana po przeprowadzeniu obserwacji sądowo-psychiatrycznej. To znaczy taka osoba, jeżeli biegli nie mogą stwierdzić, czy ta osoba jest poczytalna, czy nie, chcą ją gruntownie przebadać, to taka osoba jest umieszczana w szpitalu psychiatrycznym na okres kilku tygodni decyzją sądu i biegli po przeprowadzeniu opinii, po przeprowadzeniu obserwacji sądowo-psychiatrycznej wydają opinię. Choć nie tylko choroby psychiczne mogą być powodem niepoczytalności, to tę mogą orzec wyłącznie specjaliści z zakresu psychiatrii i psychologii. Jeżeli ci biegli stwierdzą, że ta osoba jest niepoczytalna, że jest chora psychicznie i dopuściła się tego czynu, będąc chorą psychicznie, bądź upośledzoną umysłowo, bądź z innego powodu, na przykład zaawansowanego nowotworu mózgu, popełniła jakiś czyn, ale mówiąc potocznie, nie wiedziała, co robiła, to wydaje opinię. Na tym rola biegłych się kończy. Dalszy sposób postępowania pozostaje w rękach sądu, który dowód w postaci lekarskiego orzeczenia ocenia i podejmuje ostateczną decyzję o ewentualnej winie sprawcy. Gdy faktycznie niepoczytalność w chwili popełnienia czynu miała miejsce, sąd musi umorzyć postępowanie. Bo tak jak powiedziałem, taka osoba, mimo że popełniła czyn, nie popełnia przestępstwa. Popełniła czyn zabroniony, ale nie jak każda osoba zdrowa, nie można jej przypisać winy. Fakt raz stwierdzonej choroby skutkującej niepoczytalnością nie oznacza, że każdy później dokonany czyn zabroniony nie zostanie ukarany. Niepoczytalność bowiem nie może być ustalona raz na zawsze. W każdej sprawie biegli opiniują, że tak powiem, od początku. Każda sprawa jest indywidualnie rozpoznawana. To nie można tak powiedzieć, że jeżeli ktoś w jednej sprawie był niepoczytalny i postępowanie wobec niego umorzono, w drugiej sprawie będzie też niepoczytalny, bo biegli badają. No, są różne etapy choroby, są etapy remisji, na przykład chorób psychicznych, że ktoś jednego dnia biegli uznają, był chory, następnego dnia trochę ta choroba, może nie dnia, ale po pewnym czasie ta choroba się cofnęła i popełniając jakiś inny czyn, mogą biegli uznać, że ta poczytalność była na przykład ograniczona, a to nie wyklucza wtedy odpowiedzialności karnej, bądź w ogóle była w stanie remisji choroba i można jej przypisać winę. Dalsze postępowanie z osobą uznaną za niepoczytalną w danej sprawie zależy od sądu. Zazwyczaj, i to się dzieje najczęściej, wdraża się leczenie sądowo-psychiatryczne. Jeżeli
jeżeli biegli tak stwierdzą w wyniku przeprowadzonej obserwacji bądź w wyniku badania, że daną osobę trzeba leczyć lub izolować od społeczeństwa, bo zachodzi wysokie prawdopodobieństwo popełnienia takiego czynu ponownie, czyli biegli mogą uznać, że ktoś jest na tyle chory psychicznie, że popełnił czyn karalny zabójstwa i jeżeli go nie odizolujemy od społeczeństwa i nie wdrożymy procesu leczenia, to popełni taki czyn. Jest duże prawdopodobieństwo, że popełni znowu taki czyn. To jeżeli biegli tak stwierdzą, to sąd ma możliwość umieszczenia takiej osoby w szpitalu psychiatrycznym. Jest to proces terapeutyczny, ale z drugiej strony musi być ten warunek zachowany, że biegli stwierdzają i sąd to potwierdza, że dana osoba może ponownie dopuścić się poważnego czynu. To nie chodzi o kradzież, nie wiem, przysłowiowych bułek ze sklepu, tylko chodzi o poważny jakiś czyn zabroniony, zabójstwo, pobicie, zgwałcenia, tak? No, takie rzeczy się zdarzają. Osoba taka trafia do szpitala psychiatrycznego, w którym przebywa do czasu osiągnięcia pożądanego w wyniku terapeutycznego. Czasu terapii nie określa się z góry. Pacjent jest poddawany ocenie co 6 miesięcy. Proces leczenia może być na tyle skuteczny, że taka osoba po kilku latach opuści szpital psychiatryczny, a może być tak, że będzie tam przebywała dożywotnio, bo po prostu no, niektórych chorób nie da się na tyle zaleczyć, żeby taka osoba mogła normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Dzisiaj nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak długo potrwa terapia 25-letniego mężczyzny, który na mocy prawomocnego już orzeczenia sądu trafił do szpitala.